Oto nowy Mini Clubman, w którym pierwsza część nazwy zupełnie nie pasuje, bo to Mini jest też Maxi w gamie Mini. Stylistyka nowego auta nie powinna dziwić. To Mini z wydłużonym nadwoziem, dodatkową parą drzwi oraz klapą bagażnika otwieraną na dwie strony. Jest to prawdopodobnie największy nieuterenowiony pojazd w historii tej marki. Auto dzieli wspólną platformę z BMW 2 Active Tourer. Co ciekawe, jakiś czas temu gruchnęła informacja, że Mini będzie ograniczać ilość modeli w gamie. Tymczasem patrząc na jej obecną ofertę, zupełnie tego nowego trendu nie widać. Mini będzie dysponować aż 8 autami, nie licząc sportowych wariantów John Cooper Works. Marka będzie oferować 3 jednostki napędowe. Najsłabszy będzie Cooper ze 136-konnym 1,5-litrowym silnikiem benzynowym. Cooper D będzie posiadać 2-litrowego diesla o mocy 150 koni. Najlepiej przyspieszać będzie Cooper S z silnikiem o mocy 192 koni mechanicznych.